Erste Stelle aus dem Römerbrief. Pierwsze miejsce z listu do Rzymian. Kapitel 4. Czwarty rozdział. Vers 19 und 20. 19 i 20. Bis 21, Entschuldigung. 19 bis 21. Od 19 do 21 wiersza. Rzymian 4, 19. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Aus Kapitel 9. 9 rozdział. Vers 8 und Vers 9. 8 i 9 wiersz. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo, albowiem tak brzmi słowo obietnicy: w oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Aus Hebräer 11. Hebrajczyków 11. Vers 11 und 12. 11 i 12 wiersz. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. 1 Petrus 3, vers 6. 1 Piotra 3, 6 wiersz. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Und die letzte Stelle aus dem Galaterbrief. I ostatnie miejsce z listu do Galacjan. Aus Kapitel 4. Z czwartego rozdziału. Die Verse 21 bis 31. Bis zum Ende. Von 21 bis 31, okay. Also bis zum Schluss. Od 21 wiersza. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane: raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Es geht ja jetzt in dieser zweiten Stunde um das Thema Sara und Hagar im Neuen Testament. W tej drugiej godzinie będziemy mówili o temacie Sara i Hagar w Nowym Testamencie. Und wir haben die vier Stellen gelesen, wo der Name Sara vorkommt. I czytaliśmy te cztery miejsca, w których jest wymieniona Sara, czy imię Sary. Und wir haben den Abschnitt gelesen, wo zweimal der Name Hagar vorkommt. I czytaliśmy też ten urywek, w którym jest wymieniona dwukrotnie Hagar. Und es ist uns sicher aufgefallen, was ich eben schon sagte. I z pewnością zauważyliśmy to, co już podkreślałem. Dass diese Namen nicht gleichzeitig erwähnt werden. Że te imiona nie występują obok siebie. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dafür einen ganz klaren Grund hatte.
I jestem o tym przekonany, że Bóg miał bardzo jasny powód tego. Dass Gesetz und Gnade vollkommen voneinander getrennt werden müssen. Że zakon i łaska muszą być całkowicie oddzielone. Alle diese Stellen nehmen mehr oder weniger Bezug auf das, was wir vorhin in 1. Mose 21 gelesen haben. Te miejsca w większym lub mniejszym stopniu odnoszą się do tego, co czytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej. Gerade bei Sarah stehen sie besonders mit der Geburt ihres Sohnes in Verbindung. I właśnie jeśli chodzi o Sarę, to są one szczególnie powiązane z narodzinami jej syna. Und Galater 4 bezieht sich ganz klar auf 1. Mose 21. I Galacjan 4 odnosi się dobitnie do 1. Mojżeszowej 21. Gucken wir uns einmal kurz diese Stellen an, zuerst in Römer 4. Spójrzmy na te miejsca, najpierw z Rzymian 4. Römer 4 ist ein, ich finde, gewaltiger Abschnitt. Ten rozdział jest takim wielkim urywkiem, der uns zeigt, was Glaube ist. Który nam pokazuje, czym jest wiara. In Vers 18 lesen wir diesen herrlichen Ausdruck. W 18. wierszu czytamy to wspaniałe wyrażenie. Gegen Hoffnung auf Hoffnung. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, was das bedeutet. Myślę, że praktycznie nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co to oznacza. Gegen Hoffnung bedeutet. Wbrew nadziei oznacza. Gegen jede menschliche Erfahrung. Przeciwko wszelkiemu ludzkiemu doświadczeniu. Gegen jede naturwissenschaftliche Erkenntnis. Przeciwko wszelkiej naukowej wiedzy. Gegen alles, was ein Mensch sich vorstellen kann. Przeciwko wszystkiemu, co człowiek jest sobie w stanie wyobrazić. Es gab keine einzige Erfahrung, dass jemand in einem so hohen Alter noch ein Kind bekommen konnte zu der Zeit. W tamtych czasach nie było takiego przypadku, by ktoś w tak podeszłym wieku mógł mieć dziecko, czy otrzymać, czy żeby mu się dziecko urodziło. Es heißt sogar, dass es Sarah aufgehört hatte, nach der Weise der Frau zu gehen. I jest też to jako określone, że u Sary ustały te rzeczy kobiece. Es war biologisch völlig unmöglich, dass sie noch Kinder bekommen konnte. Jeśli chodzi o biologię, było to zupełnie niemożliwe, by mogła mieć jeszcze potomstwo. Es gab menschlich gesprochen keine Hoffnung. Po ludzku mówiąc, nie było żadnej nadziei. Gegen Hoffnung. Więc wbrew nadziei. Und trotzdem heißt es auf Hoffnung. A jednak jest tu dodane, żywiąc nadzieję. Auf einen Gott, der allmächtig ist. Uwierzę Bogu, który jest wszechmogący. Weißt du, das war auch etwas Neues für Abraham. To było też coś nowego dla Abrahama. Abraham hatte vorher erfahren, dass Gott mächtig ist. Abraham już wcześniej tego doświadczył, że Bóg jest wszechmocny, czy mocny, mocarny. Aber alles, was Gott vorher mit Abraham getan hatte, ale wszystko, co Bóg z Abrahamem wcześniej uczynił, passte noch irgendwie in einen naturwissenschaftlichen Rahmen. To można było wpasować w te naukowe ramy. Aber jetzt erfuhr Abraham plötzlich, dass Gott nicht nur mächtig, sondern dass er allmächtig ist. Ale teraz Abraham doświadcza tego, że Bóg jest nie tylko mocny, ale że jest wszechmocny. Das heißt, Abraham hat mit Gott gewaltige Erfahrungen gemacht. A więc Abraham miał tutaj potężne doświadczenia związane z Bogiem. Aber was bei der Geburt oder bei der Zeugung von Isaak passierte? I to, co się zdarzyło w czasie zrodzenia Izaaka, das war noch eine gewaltige Stufe höher. To było jeszcze wielki krok czy stopień wyżej. Gegen jede menschliche Hoffnung. To było przeciwko wszelkiej ludzkiej nadziei. Aber auf Hoffnung des allmächtigen Gottes. Ale to było w nadziei we wszechmocnego Boga. Petrus war mal in einer, ich sag nur, ähnlichen Situation. Piotr był również w podobnej sytuacji.
Und er sagt nicht gegen Hoffnung auf Hoffnung. I on nie mówi wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Sondern er sagt in Lukas 5 lediglich. Ale on mówi w Łukasza 5 rozdział. Auf dein Wort hin will ich das tun. Ale na twoje słowo uczynię to. Es war auch gegen Hoffnung, aber auf Hoffnung. To było dokładnie tak jak tu, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Und so war es auch hier. Der gegen Hoffnung, aber auf Hoffnung geglaubt hat. I on właśnie wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Ich glaube, wir können kaum verstehen, was das für ein Glaube gewesen ist. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, jakaż to wiara musiała być. Und so wird es ja dann in Vers 19 auch erklärt. I także w 19 wierszu jest to wyjaśnione. Es ist nicht ganz sicher, ob dieses Wörtchen nicht am wenn ich und nicht schwach im Glauben i nie zachwiał się w wierze, sei er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, choć widział obumarłe ciało swoje. Andere Bibeln übersetzen, sah er seinen schon erstorbenen Leib an. Es ist etwas schwierig, weil das Wörtchen nicht in allen Handschriften steht. I to jest właśnie ciężkie do zrozumienia czy przetłumaczenia, ponieważ to słówko nie występuje we wszystkich pismach czy tłumaczeniach. Rękopisach. Aber es hat nichts mit der Gesamtaussage hier zu tun. Ale to nie ma nic do rzeczy z ogólną wypowiedzią całości. Also zum einen ist ganz klar, Abraham war stark im Glauben. A więc z jednej strony Abraham był silny w wierze. Und jetzt kann der Vers danach bedeuten. I ten wiersz może też oznaczać. Er sah nicht auf seinen eigenen Körper, der nicht mehr zeugen konnte. On nie zważał na swoje ciało, które nie było w stanie zrodzić już. Das heißt, ignorierte einfach diese Schwachheit. A więc on zignorował tą słabość. Und vertraute nur auf Gott. I ufał tylko i wyłącznie Bogu. Oder es bedeutet, er sah seinen schwachen Körper. Albo to też może znaczyć, widział swoje słabe ciało. Dass er zur Zeugung völlig ungeeignet in dem hohen Alter war. Że nie był w stanie zrodzić w tym podeszłym wieku. Und vertraute trotzdem auf Gott. A jednak mimo wszystko ufał Bogu. Also es ist relativ egal, ob das Wörtchen nicht da steht. A więc w zasadzie jest to obojętne, czy to mamy w tej wersji, czy w tej drugiej. Die Aussage ist klar, es wird der Glaube Abrahams betont. Ta wypowiedź jest jasna, podkreślona jest tutaj wiara Abrahama. Und es war nicht nur ein Problem, das Abraham hatte im Alter von fast 100 Jahren. I to był problem, który miał nie tylko Abraham w wieku 100 lat, sondern auch Sarah war nicht mehr zeugungsfähig. Ale również i Sara nie była w stanie już urodzić. Verstehen wir jetzt, was der Ausdruck bedeutet in 1. Mose 21, als im Endeffekt die Zeit gekommen war? Czy rozumiemy teraz to wyrażenie w 21 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, gdy nadszedł ten czas? Es war wenigstens der Zeitpunkt, wo Gott wartete, bis beide keine Kinder mehr zeugen konnten. To był koniec końców ten czas, gdy Bóg, można powiedzieć, czekał, aż oboje nie będą w stanie mieć dzieci. Also nicht nur einer, sondern beide. Nie tylko jedno z nich, ale oboje. So lange wartete Gott. Tak długo czekał Bóg. Damit es wirklich nur auf Hoffnung geschah. Aby to się mogło zdarzyć tylko i wyłącznie w związku z nadzieją. Gegen jede menschliche Hoffnung. Wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei. Konnte Abraham das aus eigener Kraft? Czy Abraham mógł to z własnej siły? Nein, das ist so schön in Vers 20. Nie, to jest tak pięknie opisane w 20 wierszu. Er wurde gestärkt im Glauben. Wzmocniony wiarą. Und gab Gott die Ehre. Dał chwałę Bogu. Nicht wahr, Gott stärkte einen Abraham im Glauben? Nie, Bóg umocnił Abrahama w wierze. Gott stärkte eine Sara, dass sie glauben konnten? Bóg wzmocnił Sarę, by mogła wierzyć. Und Gott beschreibt das in Hebräer 11 so. I Bóg opisuje to w Hebrajczyków 11 tak.
Als wenn es ihr eigener persönlicher Glaube gewesen wäre. Jakby to była ich osobista wiara. In Wirklichkeit war es etwas, was Gott ihnen schenkte. W rzeczywistości było to coś, co Bóg im podarował. Und sie benutzten es für Gott. I oni użyli tego dla Boga. Und Gott sah es so, als käme es von ihnen aus. A Bóg to tak widział, jakby to wyszło od nich. Das ist die gewaltige Gnade Gottes. To jest ta potężna łaska Boża. Es gibt einen Vers, entweder erste oder zweite Chronik am Ende. Jest jeden wiersz w pierwszej lub drugiej kronik pod koniec. Muss eben gucken. Nicht wo es steht. Das heißt so viel wie aus deiner Fülle haben wir bekommen. Nie wiem dokładnie, ale ten wiersz brzmi tak, że z twojej pełności otrzymaliśmy. Und dir haben 29. Da hatte ich es gerade übersehen. 14. Ja, Vers 14, danke. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermögen auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Verstehen wir, was dieser Vers bedeutet? Czy rozumiemy, co znaczy ten wiersz? Dass der Schreiber hier sagt, Gott, aus deiner Hand haben wir alles bekommen. Ten pisarz tutaj wyraża, Boże, my z Twojej ręki wszystko otrzymaliśmy. Und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. I to z Twojej ręki Tobie daliśmy. Gott, und du siehst das so. Boże, a Ty widzisz to tak. Als käme das von uns. Jakby to pochodziło od nas. Kennen wir das nicht auch manchmal bei unseren eigenen Kindern? Czy nie znamy takich rzeczy też od naszych, jeśli chodzi o nasze dzieci? Dass wir ihnen Taschengeld im Monat geben? Że na przykład dajemy im kieszonkowe? Und davon kaufen sie uns ein Geschenk zum Geburtstag? I z tych pieniędzy kupują dla nas jakiś prezent na urodziny. Und wir sehen es so, als käme es nur von dem Kind. I my to tak widzimy, że to pochodzi tylko i wyłącznie od dzieci. Nur ein ganz schwaches Beispiel, was hier Römer 4 und 1. Chroniker 29 uns zeigen. To jest bardzo słaby przykład na to, co pokazują nam Rzymian i ten czwarty rozdział i Kronik 29. Alles was wir Gott geben können. Wszystko, co możemy dać Bogu, hat Gott uns vorher geschenkt. Bóg wcześniej nam to darował. Und Gott sieht es so. A Bóg to widzi tak. Als käme es von dir oder von mir persönlich. Jakby to pochodziło tylko i wyłącznie od nas osobiście. Das ist Gnade, nicht wahr? Czyż nie jest to łaska? Das ist unbeschreibbare Liebe. To jest nieopisana miłość. Und so sagt uns eben Römer 4, dass Abraham und Sarah, sie wurden gekräftigt im Glauben, besonders Abraham. I tak właśnie to mamy przedstawione w tym czwartym rozdziale, że byli wzmocnieni w wierze, szczególnie Abraham. Und doch sagt Hebräer 11, Gott sieht es so, als wäre es ihr eigener persönlicher Glaube. A jednak w Hebrajczyków 11 widzimy to tak, jakby to była ich osobista wiara. Und er hatte die volle Gewissheit, i miał zupełną pewność, dass das, was Gott verheißen hatte, że cokolwiek Bóg obiecał, auch zu tun vermag. Ma moc i uczynić. Das ist ein herrlicher Glaube, nicht wahr? Der so ein Vertrauen hat. To jest wspaniała, cudowna wiara, która ma tak wielką ufność, dass für Gott kein Ding unmöglich ist. Że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Gegen Hoffnung, auf Hoffnung. Wbrew nadziei, żywiąc jednak nadzieją. Das erste, was wir lernen können, wo Sarah im Neuen Testament erwähnt wird. To jest pierwsza rzecz, której możemy się nauczyć od Sary, która jest wymieniona w Nowym Testamencie. Wir kommen zu der zweiten Stelle. Drugie miejsce. Aus Römer 9. Rzymian 9. Wieder wird dort Sarah erwähnt. Znowu mamy tutaj wymienioną Sarę.
Und wieder wird Bezug genommen auf Isaak. I znowu jest nawiązane do Izaaka. Man merkt, das Kennzeichen bei Sarah ist, dass sie mit Ausnahme von 1. Petrus 3 immer mit Isaak in Verbindung gebracht wird. Cechą charakterystyczną Sary poza miejscem z Piotra jest to, że ona zawsze jest wymieniona razem z Izaakiem. Sie hatte noch mehr Kinder. Miała jeszcze więcej dzieci. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Nie zapominajmy tego. Lesen wir das, aber der Bezug ist immer hier auf Isaak. Ale ta relacja czy ten związek jest tutaj zawsze z Izaakiem. Denn das ist die Linie, aus der Christus hervorkommen wird. Bo to jest ta linia, z której będzie pochodził Chrystus. Ja, das ist für Gott das Wichtigste überhaupt. I to jest dla Boga najważniejsze. Ja, was Gott interessiert ist im Endeffekt, welches Interesse du und ich an Jesus Christus haben. To, co Boga interesuje, to jest to, jak bardzo ciebie interesuje Chrystus, jakie ty masz zainteresowania nim. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier gesagt, in Johannes 16. Chyba już to powiedziałem, mówiłem kiedyś w Jana 16. Heißt es in Vers 27? 27. Wiersz. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt habt. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali. No, wir wissen, dass Gott Liebe ist. Wiemy, że Bóg jest miłością. Und diese Liebe, die ist absolut. I ta miłość jest absolutna. Das heißt, Gott liebt, auch wenn die Liebe nicht erwidert wird. I to oznacza, że Bóg miłuje, nawet jeśli jego miłość nie jest odwzajemniona. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Tak bardzo umiłował Bóg świat, że dał syna swego jednorodzonego. Wie viele Millionen Menschen lehnen diese Liebe ab? I jak wiele milionów ludzi odrzuca tą miłość. Und trotzdem liebt Gott. A jednak Bóg nadal miłuje. Aber in Johannes 16. Ale w Jana 16 wird für Liebe ein völlig anderes Wort im Griechischen benutzt. Tutaj dla miłości jest użyte całkiem inne słowo. Da geht es nicht um die absolute Liebe Gottes. Tutaj nie chodzi o tą absolutną miłość Bożą. Da steht ein Wort, das heißt so viel wie sonst Bruderliebe. Tu jest takie słowo, które oznacza miłość braterską. Es ist eine Liebe, die einen Anknüpfungspunkt braucht, um zu lieben. To jest miłość, która potrzebuje takiego punktu zaczepienia, by móc miłować. Was ist der Anknüpfungspunkt? I co jest tym punktem zaczepienia? Einen einzigen hier in Johannes 16, Vers 27. Jeden jedyny ten wiersz w 27 wiersz z Jana 16. Unsere Beziehung zu seinem Sohn. Nasz związek z jego synem. Dass wir ihn lieb gehabt haben. Że myśmy go umiłowali. Und glauben, dass er von Gott ausgegangen ist. I wierzymy, że on wyszedł od Boga. Es gibt keinen anderen Anknüpfungspunkt, den Gott in unseren Herzen finden kann für seine Liebe. Nie ma żadnego innego punktu zaczepienia, który Bóg by mógł znaleźć dla swojej miłości. Als den, dass wir seinen Sohn lieben. Jak tylko ten, że miłujemy jego syna. Und jetzt verstehen wir, warum Sarah mit Isaak erwähnt wird. I teraz rozumiemy, dlaczego Sara wymieniana jest z Izaakiem. Er spricht so wunderbar von seinem Sohn Jesus Christus. On tak wspaniale przedstawia syna jego Jezusa Chrystusa. Er spricht von etwas, was dir sonst kein Bild des Alten Testamentes zeigt. On przedstawia tak, jak żaden inny obraz ze Starego Testamentu. Dass er darauf verzichtet hat, seine Kraft für sich selbst einzusetzen. Że on zaniechał, by użyć swojej siły dla siebie. Guck mal, dieser steinalte Abraham, der kaum noch körperliche Kräfte besaß. Zobaczcie, ten stary, bardzo stary Abraham, który nie miał już tych sił cielesnych, band seinen Sohn Isaak in seinem kräftigsten Alter. Związał swojego syna Izaaka, który był w tym młodzieńczym, czyli w tym kwiecie wieku. Und legte ihn auf den Altar. I położył go na ołtarz. Wäre für Isaak ein kleines gewesen, sich zu wehren. Dla Izaaka nie byłoby problemem się obronić. Er hielt seine Kraft zurück. A jednak powstrzymał swoją siłę. Wir sehen das morgen, ein herrliches Bild von Jesus Christus. Zobaczymy to jutro, ten cudowny obraz Jezusa Chrystusa. Und wenn Gott sozusagen Sarah im Neuen Testament sieht,
I jeśli Bóg widzi Sarę w Nowym Testamencie, dann sieht er Isaak. To widzi też Izaaka. Dann sieht er dieses herrliche Vorbild auf seinen Sohn in 1. Mose 22. To widzi ten cudowny przykład swojego syna w 1. Mojżeszowej 22. Und so sagt er in Vers 7: in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. I w tym 7. wierszu od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. Aber nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes. Nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, sondern die Kinder der Verheißung. Lecz dzieci obietnicy. Hier wird uns also erklärt, dass Abraham, Isaak ist ja sein Sohn, nicht nur der Vater der gläubigen Juden ist oder des Volkes Israel ist. Tutaj jest nam też to wyjaśnione, że Abraham jest nie tylko ojcem Żydów, sondern ist der Vater aller derer, die glauben. Ale jest ojcem wszystkich tych, którzy wierzą. So wie alle die, die glauben, auch nachkommen Isaaks sind, aber nicht dem Fleische nach. Tak samo jak i ci, którzy wierzą, są potomstwem Izaaka, ale nie cieleśnie. Also nicht biologisch. A więc nie biologicznie. Denn es sind nicht, wir sind nicht fleischlich Kinder von Isaak, also natürlich. Jeśli chodzi o też sprawy naturalne czy biologiczne, nie jesteśmy dziećmi Izaaka. Sondern wir sind es geistlicherweise. Ale my jesteśmy w sposób duchowy. Denn Abraham ist der Vater des Glaubens. Bo Abraham jest ojcem wiary. Völlig losgelöst vom Gesetz. Das Gesetz kam über 400 Jahre später erst. On nie był związany z zakonem, bo zakon nadszedł dopiero 400 lat później. Sondern Abraham ist der Vater der Kinder des Glaubens, losgelöst vom Gesetz. Ale Abraham jest ojcem dzieci wiary, uwolniony od zakonu. Das heißt, hier in dieser zweiten Begebenheit mit Sarah lernen wir eine neue Seite. A więc tutaj w tym drugim zdarzeniu z Sarą uczymy się czegoś innego. Was in Galater 3 auch noch einmal aufgegriffen wird. To jest jeszcze też wspomniane w Galacjan 3 rozdział. Auch noch mal im Römerbrief, dass wir Kinder, Söhne Abrahams sind. I również jeszcze raz w liście do Rzymian, że jesteśmy dziećmi, synami Abrahama. Nicht dem Fleisch nach. Nie cieleśnie. Aber der Verheißung nach. Ale zgodnie z obietnicą. Denn aus dieser Linie kommt Christus. Bo z tej linii pochodzi Chrystus. Wir können das eben lesen, bevor wir zur nächsten Stelle gehen. Ach halt, noch einmal kurz zu Vers 9. Jeszcze krótko do wiersza 9. Es sind Kinder der Verheißung, sagt Vers 8. Ósmy wiersz mówi dziećmi obietnicy. Denn dieses Wort ist eine Verheißung. Bo to słowo jest obietnicą. Um diese Zeit will ich kommen und Sara wird einen Sohn haben. To jest właśnie ta obietnica. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Und zwar bezieht sich das hier auf die Begebenheit in 1. Mose 18. I to się tyczy tego zdarzenia w 1. Mojżeszowej 18. Wo Sara sogar lachte. Gdzie Sara nawet śmiała się. Aber wo sie lachte, weil sie wenig Glauben hatte. Ale śmiała się tam dlatego, że miała małą wiarę. Und wo Gott es ihnen angekündigt hat, um diese Zeit wird es passieren. I gdy Bóg jej to objawił, że w tym czasie to się zdarzy, und dann passierte es. To się to wtedy zdarzyło. Und Sara hatte ihren Sohn. I Sara miała swojego syna. Das heißt, diese Stelle hier zeigt uns noch eine zweite Seite. I to miejsce pokazuje nam jeszcze drugą stronę. Dass Gott seine Verheißungen zur Ausführung bringt. Że Bóg wykonuje swoje obietnice. Die Frage ist wann. Pytanie jest kiedy. Die Antwort ist zu einer Zeit, die Gott festgesetzt hat. Odpowiedź: Bóg je wykonuje w czasie, który on postanowił. Gott verrät uns oft diese Zeitpunkte nicht. Bóg bardzo często nie zdradza nam tego czasu. Aber Gott hat sie längst gesetzt. Ale Bóg z dawien dawna już to postanowił. Das ist das, was wir aus Römer 9 in Verbindung mit Sarah lernen können. To jest właśnie to, czego możemy się nauczyć z Rzymian 9, jeśli chodzi o Sarę. Bevor wir zu der Stelle aus Hebräer 11 kommen, zanim przejdziemy do miejsca z Hebrajczyków 11, gehen wir kurz nach Galater 3. Przejdźmy na krótko do Galacjan 3. Ich muss das noch mal eben lesen. Galater 3, Vers 16. Galacjan 3, 16 wiersz. Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen.
Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Er sagt nicht und den Nachkommen als von vielen. I Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, sondern als von einem und deinem Nachkommen, welcher Christus ist. Lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Der Mensch nachkommt von Abraham war doch Isaac. A przecież cieleśnie to potomkiem Abrahama był Izak. Natürlich. No oczywiście. Aber die Linie mündet in Christus. Ale ta linia kończy się czy dąży do Chrystusa. Das ist das, was Gott vorausschauend gesehen hat. I to jest to, co Bóg widział, jakby tak patrząc na to wszystko z góry wcześniej. Kommen wir zu der Stelle nach Hebräer 11. Przejdźmy do Hebrajczyków 11. Vers 11. 11. wiersz. Durch Glauben empfing auch selbst Sara Kraft, einen Samen zu gründen. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. I to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Wir wissen nicht genau, wer der Schreiber des Hebräerbriefes war. Nie wiemy dokładnie, kto był pisarzem listu do Hebrajczyków. Es ist auch erstens nicht wichtig. Po pierwsze, nie jest to też takie ważne. Zweitens hat Gott ihn extra verschwiegen. Po drugie, Bóg to specjalnie zataił. Und drittens, weil es in diesem Brief besonders um seinen Sohn, den hohen Priester geht. A po trzecie, ponieważ tutaj chodzi o jego syna jako arcykapłana. Menschen mit ihren Schwachheiten müssen weichen. Ludzie ze swoimi słabościami muszą odstąpić. Und sein Sohn kommt so richtig zum Vorschein. A jego syn tak wychodzi na ten pierwszy plan. Und so sagt er eben Hebräer 12. I 12 rozdział Hebrajczyków. Deshalb, da wir nur eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Pierwszy wiersz, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Lasst auch uns hinschauend auf Jesus. Patrząc na Jezusa. Ist das nicht gewaltig? Czy to nie jest coś wspaniałego? Gott sagt ja nicht so, lasst auch uns lernen von diesen Zeugen. Bóg mówi, uczmy się od tych świadków. Sondern Gott beschreibt diese Zeugen in all ihren positiven Eigenschaften. To znaczy, Bóg nie mówi, uczmy się od tych świadków, lecz Bóg ich opisuje we wszystkich ich cechach pozytywnych. Erwähnt keine einzige ihrer Schwachheiten. Nie wymienia żadnej z ich słabości. Und sagt dann deswegen, lernt, schaut hin auf meinen Sohn. I mówi, i dlatego patrzcie na mojego syna. Und das können wir bei Sarah hier schön sehen in Kapitel 11. I to możemy widzieć wspaniale u Sary w 11 rozdziale. Da sehen wir, was die Gnade Gottes aus einem Menschen macht. Tu widzimy, co łaska Boża czyni z człowieka. Und da sehen wir wirklich, was es bedeutet, dass Gott vergibt. I tu widzimy dokładnie, co to oznacza, że Bóg przebacza. Dass Gott diese Dinge auch nicht mehr erwähnt. Że Bóg tych rzeczy, które przebaczył, nigdy więcej nie wspomina. Von Glaubensstärke lesen wir nichts bei Sarah, als sie darüber lachte im Zelt, heimlich sogar. Nie czytamy tutaj nic o tej jaką silną wiarę miała Sara, gdy śmiała się w tym namiocie. Wo sie sogar, wo es heißt, in ihrem Herzen lachte. Tam jest napisane, śmiała się w sercu swoim. Wo sie davon ausgehen konnte, das bekommt keiner mit. I gdzie można by powiedzieć, przecież nikt tego nie słyszał. Trotzdem sagt der Engel zu ihm, der Herr zu ihr, du hast gelacht. A jednak ten anioł mówi do niej, śmiałaś się. Gott übergeht das hier in seiner Gnade. Ale tutaj Bóg przemilcza to w swojej łasce. Und sagt, durch Glauben empfing auch Sara Kraft. I mówi tutaj, przez wiarę również sama Sara otrzymała moc. Weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Ich kann das nicht anders verstehen, als dass Sarah das irgendwie Gott bekannt haben muss, auch wenn es im Alten Testament nicht steht. Nie jestem tego w stanie inaczej zrozumieć, jak tylko tak, że Sara musiała to w jakiś sposób Bogu wyznać, nawet jeśli to nie jest tutaj napisane. Das ist Gott hier nicht mehr erwähnt. I Bóg tego więcej tutaj nie wspomina.
Und es ist die Gnade Gottes, es ist die Geschichtsschreibung Gottes in Hebräer 11. I to jest właśnie ta łaska Boża i ten sposób zapisywania w tym liście do Hebrajczyków. Wie Gott uns Gläubige sieht mit all unseren Schwachheiten. W jaki sposób Bóg nas wierzących widzi ze wszelkimi naszymi słabościami. Vielleicht mit all unseren Sünden, die wir getan haben und noch tun als Christen. Być może nawet ze wszystkimi naszymi grzechami, które uczyniliśmy i które jeszcze popełnimy. Gott erwähnt sie hier nicht. Bóg ich tutaj nie wymienia. Und wird sie auch in der Ewigkeit nie mehr erwähnen. I również w wieczności nigdy więcej ich nie wspomni. Es ist die Gnade Gottes. To jest właśnie łaska Boża. Und so ist Hebräer 11 geschrieben. I tak właśnie jest napisany 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Aus der Sicht eines gnädigen Gottes. Z punktu widzenia łaskawego Boga. Aber wir merken, wieder wird Sarah nur erwähnt in Verbindung mit ihrem Samen, mit ihrem Sohn. Ale widzimy, że tutaj Sara jest wymieniana znowu ze swoim potomstwem, w połączeniu ze swoim potomstwem. Ich muss hier noch eine Minute verweilen. Jeszcze jedna minuta, tutaj przy tym miejscu się zatrzymamy. Fällt uns noch etwas Seltsames auf? Czy zauważamy coś szczególnego? Dass Sarah hier mit dem Samen in Verbindung gebracht wird. Że tutaj jest właśnie wymieniona Sara z potomstwem. Wieso bringt man eine Frau mit ihrem Samen in Verbindung? Dlaczego tutaj jest łączona Sara z potomstwem? Haben wir nur noch ein einziges Mal im Alten Testament. W Starym Testamencie tylko jeden raz jest takie miejsce. In 1. Mose 3. Pierwsza Mojżeszowa 3. In der ersten oder 1. Mose 3 in der ersten Verheißung auf Jesus Christus. To jest w pierwszej obietnicy dotyczącej Jezusa Chrystusa. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. 15, Entschuldigung, 1. Mose 3, Vers 15. 15 wiersz. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Der Same der Frau? Potomstwo kobiety? Du, das ist eine gewaltige Prophezeiung. To jest wielkie, potężne proroctwo. Weißt du, dass hier in 1. Mose 3 der Heilige Geist 50% der Menschheit als Vorfahre von Jesus Christus ausschließt? Czy wiecie, że tutaj w tym miejscu Duch Święty 50% 50% der Menschheit ausschließt? Wyklucza tutaj 50% ludzkości? Jesus Christus wird keinen menschlichen Vater haben. Jezus Chrystus nie ma biologicznego czy cielesnego ojca. Aber er wird eine menschliche Mutter haben als leiblichen Vorfahren. Ale ma cielesną matkę jako przodka swojego. Sonst wird der Same, die Nachkommenschaft immer mit dem Mann in Verbindung gebracht im Alten Testament. Bo to potomstwo w Starym Testamencie jest zawsze wiązane z męskim z mężczyzną. Aber hier mit der Frau. Ale tylko tutaj z kobietą. Wie Hebräer 11. Tak jak i Hebrajczyków 11. Es ist ihr Same. To jest jej potomstwo. Gott hat das gelöst, diese Schwierigkeit. Bóg rozwiązał tą trudność. Indem Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wird. Przez to, że Jezus Chrystus jest narodził się z panny. Gezeugt von dem Heiligen Geist. Poczęty przez Ducha Świętego. Was für ein Wunder. Cóż za cud. Tausende Jahre vorher angekündigt. Tysiąc lat wcześniej zapowiedziany. Als die Fülle der Zeit gekommen war. Gdy nadeszło wypełnienie czasu. Es gab wahrscheinlich kein anderes verlobtes Paar außer Maria und Josef, worauf diese Verheißungen zutreffen konnten. Być może nie było żadnej innej zaręczonej pary, do której ta obietnica mogłaby się tyczyć. Ist das nicht gewaltig, dass Gott wirklich alles in seiner Hand hat? Czyż to nie jest potężne i wspaniałe, że Bóg wszystko ma w swojej ręce? Das können wir hier bei dieser dritten Begebenheit mit Sarah lernen. I to możemy się tutaj w czasie tego trzeciego miejsca o Sarze nauczyć.
der Same der Frau. Potomstwo kobiety. Und sie glaubte, so sieht es Gott, trotz ihrer Schwachheiten auf die Verheißungen. Ona uwierzyła. Tak to Bóg właśnie widzi, mimo jej słabości. Wir kommen zu der dritten, vierten Stelle noch ganz kurz aus dem ersten Petrusbrief. Jeszcze krótko do tego czwartego miejsca z pierwszego Piotra. Aus 1. Petrus 3. 1. Piotra 3. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid. Szósty wiersz. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy. Wann nannte denn Sarah Abraham Herr? Kiedy Sara nazywała Abrahama Panem? 1. Mose 18. Pierwsza Mojżeszowa 18. 1. Mose 18, Vers 12. 12. Wiersz. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sprach: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich Lust empfinden, und mein Herr ist ja alt. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Siehst du sogar diese vierte Stelle, wo wir es auf den ersten Blick gar nicht vermutet hätten. I widzicie, nawet to czwarte miejsce, którym byśmy nie przypuszczali, wird wieder mit Isaak in Verbindung gebracht. Jest znowu połączone z Izaakiem. Diesmal mit der Ankündigung der Verheißung. Tutaj z zapowiedzią obietnicy. Wo Sara so wenig Glauben hatte. Gdy Sara ma tak mało wiary. Was Hebräer 11 so positiv beschreibt. To, co po Hebrajczyków 11 opisuje w tak pozytywny sposób. Und wo sie, wo sogar in 1. Petrus 3 sie dargestellt wird. I tutaj w Piotra 3 jest to przedstawione. Als ein Beispiel dafür, wie die Frauen sich zu ihren Männern verhalten sollen. Jest to przedstawione jako przykład, w jaki sposób kobiety powinny się zachowywać wobec swoich mężów. Verspüren wir, was die Bibel für ein außergewöhnliches Buch ist? Czy odczuwamy to, jakąż niesamowitą księgą jest Biblia? Wie außergewöhnlich Gott dieses Buch geschrieben hat? W jak niesamowity sposób Bóg tą księgę zapisał? Dass er sogar dieses Verhalten von Sarah, że nawet to zachowanie Sary, hier noch einmal als lernend hinstellt. Jest tutaj przedstawione jako przykład, z którego można się uczyć. Nicht ihren Kleinglauben. Nie jest tutaj wymieniona jej mała wiara, aber ihr Verhältnis zu ihrem Mann Abraham. Ale jej sposób zachowania wobec jej męża Abrahama. Es lohnt sich zu Hause noch mal diese Stellen über Sarah sich in Ruhe anzugucken. To jest, opłaca się te miejsca dotyczące Sary jeszcze raz w domu przestudiować. Wir müssen weiter und kommen nach Galater 4. Dalej przechodzimy do Galacjan 4. Und dort geht es jetzt um Hagar. I tutaj chodzi, jest mowa o Hagar. Natürlich geht es dort auch um Sarah. Naturalnie tu też chodzi, jest mowa o Sarze. Sie werden sogar gegenübergestellt. One są nawet przeciwstawione sobie. Das ist 100% klar. Jest to dla nas chyba w 100% jasne. Aber Gott macht es so, ohne den Namen zu nennen. Ale Bóg to tak czyni, że nie wymienia tego imienia. Du findest dort den Namen Sara nirgends. I tutaj nigdzie nie znajdziemy imienia Sara. Obwohl es klar ist, dass es auch um sie geht. Choć jest to dla nas jasne, że i o nią tutaj chodzi. Was war das Problem der Galater? Jaki był problem Galacjan? Sie hatten die Gnade angenommen. Przyjęli łaskę. Sie hatten verstanden, dass man nur aus Gnade errettet werden kann. Zrozumieli, że można być zbawionym tylko i wyłącznie z łaski. Hatten aufgrund der Gnade eine herrliche Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott. Na podstawie łaski mieli tę cudowną relację czy związek z Jezusem Chrystusem i z Bogiem. Und ließen sich jetzt durch Irrlehrer wieder verzaubern. I teraz przez te błędne nauki dali się jakby oczarować. Von der Gnade etwas wegzugehen. I odeszli od łaski. Und sich gleichzeitig noch dem Gesetz hinzuwenden. I jednocześnie zwrócili się ku zakonowi. So ein bisschen Gnade und so ein bisschen Gesetz. Mniej więcej tak, że troszeczkę łaski i troszkę zakonu. Nein, doch der Apostel Paulus, so funktioniert das nicht. Nie, Paweł tutaj mówi, tak się nie da. Er sagt entweder Gnade.
oder Gesetz. On Paweł mówi albo łaska, albo zakon. Und darum geht es in diesen Versen 21 bis 31 von Kapitel 4. I właśnie o to chodzi w tych wierszach od 21 do 31. Und das ist was ganz Interessantes. I jest to coś bardzo ciekawego. Denn der Apostel Paulus erklärt dieses Problem jetzt mit 1. Mose 21. Bo Paweł wyjaśnia wyjaśnia to na podstawie 1. Mojżeszowej 21. Das hat wahrscheinlich keiner der aktiven Personen in 1. Mose 21 verstanden, dass sie mal als Bild in Galater 4 herhalten müssen. Najprawdopodobniej żadna z osób, które przeżywały to, co było, co czytaliśmy w 1. Mojżeszowej 21, nie przypuszczały, że będą użyte jako właśnie przykład przez Pawła w Galacjan w taki sposób. Auch der Schreiber von 1. Mose 21 hat nicht verstanden, was er dort für eine gewaltige prophetische Schau aufgeschrieben hat. Również i pisarz tego pierwszej Mojżeszowej nie miał pojęcia o tym, jak wielkie proroctwo on zapisuje w tym 21. rozdziale. Und ich sage einmal, i powiem to tak, auch wir hätten es nicht verstanden, i my byśmy tego nie rozumieli, wenn es uns hier nicht in Galater 4 erklärt worden wäre. Gdyby tutaj w Galacjan 4 rozdział nie zostało nam to wyjaśnione. Das ist übrigens das, was der erste Korintherbrief in Kapitel 13 sagt. To jest dokładnie też to, co nam 1 Koryntian 13 mówi. Wir erkennen stückweise. My rozumiemy częściowo. Wir sind nicht in der Lage, wenn wir einen Vers, einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Nie jesteśmy w stanie, jeśli czytamy jakiś urywek czy wiersz z Biblii, gleichzeitig alle Seiten zu betrachten. Nie jesteśmy w stanie jednocześnie, czytając ten wiersz, rozważać i widzieć wszystkie strony tego wiersza. Die geschichtliche Seite, historyczną stronę, die lehrmäßige Seite, tą stronę pouczającą, die belehrende Seite für uns, tą pouczającą stronę dla nas, uczącą wcześniej, teraz pouczającą dla nas, die prophetische Sicht auf Jesus Christus, to prorockie spojrzenie na Jezusa Chrystusa, die prophetische Seite auf das Volk Israel, prorocką stronę, jeśli chodzi o lud izraelski. Wir können es nicht. Nie jesteśmy w stanie tego tak widzieć. Jedenfalls nicht hier auf dieser Erde. A w każdym bądź razie na pewno nie tutaj na tej ziemi. Und so hätten wir es ohne den Schlüssel des Heiligen Geistes auch so nicht verstehen können, wie es hier steht. I tak samo bez tego klucza, który daje nam Duch Święty, nie widzielibyśmy tego, tak jak to tutaj jest zapisane w Galacjan 4. Ich will mal noch ein Beispiel bringen aus dem Alten Testament, einen Vers. Jeszcze jeden wiersz jako przykład chciałbym przytoczyć ze Starego Testamentu. Wenn ich ihn jetzt finde, ich glaube aus Haggai oder Habakuk. Jeśli go znajdę z Ageusza albo Habakuka. Ach ja, Habakuk 2. Habakuk 2. Habakuk 2, Vers 3. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es, also das Gesicht, sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Habakuk, 2 rozdział, 3 wiersz. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, czyli to widzenie, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Es ist völlig klar, dass hier die Rede ist von dem Gesicht. I to jest tutaj ta mowa o tym widzeniu. Nein, sagt Gott. Nie, mówi Bóg. Natürlich ist hier die Rede von dem Gesicht. Oczywiście, tu jest napisane to tak, że to jest widzenie. Aber es geht noch viel weiter. Ale to rozciąga się jeszcze dalej. Hebräer 10, meine ich. Mam na myśli Hebrajczyków 10. Hebräer 10, Vers 37. 37. Wiersz. Dennoch eine ganz kleine Zeit. Bo jeszcze tylko mała chwila. Und der kommende wird kommen. A przyjdzie ten, który ma przyjść. Guck mal, was der Heilige Geist aus dem Zitat gemacht hat. Zobaczcie, co Duch Święty uczynił z tego cytatu. In Habakuk 2 ist die Rede von es, von dem Gesicht, es wird kommen. Tutaj w Habakuka 2 rozdział 3 wiersz jest mowa o czymś, o tym widzeniu. Ja, sagt Gott, natürlich wird es kommen. I Bóg mówi tak,
przyjdzie. Aber es spricht von meinem Sohn. Ale to tam jest mowa, czy tu jest mowa o moim synu. Und darum macht der Heilige Geist in Vers 37 aus dem Wörtchen es der kommende. I dlatego z tego słówka to widzenie Bóg tutaj mówi ten przyjdzie, który ma przyjść. Und das ist natürlich der Name des Herrn Jesus, besonders auch im tausendjährigen Reich. I to jest dokładnie imię Pana Jezusa, szczególnie w tysiącletnim królestwie. Bist du der kommende? Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Versteht ihr? Wir erkennen nur stückweise. Czy my to rozumiemy, że jesteśmy w stanie pojąć tylko częściowo? Und ich könnte noch weitere solcher Stellen anführen. I mógłbym przytaczać tutaj dużo więcej różnych miejsc, die wir nie so verstanden hätten, wie sie im Neuen Testament erklärt werden. Których nigdy byśmy nie zrozumieli, tak jak są wyjaśnione w Nowym Testamencie. Aber es zeigt uns etwas von der Tiefe des Wortes Gottes. Ale to nam pokazuje coś z głębokości Słowa Bożego. Weißt du, es zeigt uns noch etwas ganz Wichtiges. I to nam pokazuje jeszcze coś bardzo ważnego. Dass wir nie sagen dürfen, że nigdy nie możemy powiedzieć, ach, den Abschnitt, den habe ich schon so oft gehört, den kenne ich so gut. Ten urywek, wykład na temat tego urywka, ja już tak wiele razy słyszałem i tak dobrze go znam. Die Tiefen hat noch niemand hier vollständig verstanden. Bo te głębokości nikt jeszcze nigdy w pełni nie pojął. Und so erklärt Gott uns hier, dass diese beiden Personen, wovon eine mit Namen genannt wird, nämlich Hagar. I tutaj Bóg nam wyjaśnia, że te dwie osoby, jedna z nich jest wymieniana po imieniu, czyli Hagar, von Gesetz und von Gnade sprechen. Że te dwie osoby mówią o zakonie i o łasce. Dass sie von Freiheit und von Unfreiheit sprechen. Że mówią o wolności i zniewoleniu. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Vers 21. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Es sind zwei verschiedene Bedeutungen des Gesetzes. Einmal haben wir das Wort mit und einmal ohne Artikel. Tu są dwa różne znaczenia słowa zakon. Raz jest z rodzajnikiem, raz bez rodzajnika. Ich will es mal anders wiedergeben. Inaczej bym to oddam, czy przekażę. Hört ihr nicht, czy nie słyszycie, was das Wort Gottes in dem Teil, der Gesetz genannt wird, zu euch sagt? Co mówi Słowo Boże w tej części, która jest nazywana zakonem do was? Das ist das, was Vers 21 sagt. To jest właśnie to, co nam mówi wiersz 21. Nicht hört ihr nicht, was das Wort Gottes in dem Teil, der Gesetz genannt wird, zu euch persönlich sagt? Czy nie słyszycie tego, co Słowo Boże mówi do was w części nazywanej zakonem do was osobiście? Ach, ihr Galater, ihr wollt euch unter Gesetz stellen? O, wy Galacjanie, wy chcecie być pod zakonem? Vorsicht, das Gesetz, das sind nicht nur die 10 Gebote. Uwaga, zakon to nie tylko 10 przykazań. Das Gesetz, das sind die ganzen 5 Bücher Mose. Zakon to całe 5 ksiąg mojżeszowych. Und so heißen sie bei den Juden ja Tora, Gesetz. I tak też te księgi są nazywane przez Żydów. Tora, zakon. Also wenn ihr wirklich unter Gesetz stehen will, dann passt mal auf, was dieser Teil des Wortes Gottes euch jetzt sagt. A więc jeśli chcecie być pod zakonem, to uważajcie i zważcie na to, co Słowo Boże w tej części mówi. Da war ein Abraham. Był tam Abraham. Und er hatte zwei Söhne. I miał dwóch synów. Der eine Sohn war von der Magd. Jeden z nich był z niewolnicy. Und der andere Sohn war von der Freien. A ten drugi syn był z wolnej. Denk mal nach, was das bedeutet nach dem Gesetz. Cóż to oznacza według zakonu? Dass der Sohn, der ich sag mal Knechtin, natürlich Knecht sein wird. Że ten syn niewolnicy też będzie niewolnikiem. Und dass der Sohn der Freien natürlich frei sein wird. A syn tej, która jest wolna, też będzie wolny. Also überlegt mal zu einem Zeitpunkt, wo das Gesetz noch gar nicht da war. A więc w czasach, gdy zakonu jeszcze nie było. Trotzdem steht es in dem Buch des Gesetzes. A jednak jest to zapisane w Księdze Zakonu. Haben wir diesen Fall, dass Abraham diese beiden Söhne hatte.
mamy tutaj ten przypadek, że Abraham ma tych dwóch synów. Noch einmal, er hatte noch mehr. Ich glaube, 1. Mose 15, wo das steht, lesen wir, dass Abraham noch mehr Söhne hatte. Aber es geht jetzt nur um diese beiden. Oczywiście Abraham miał jeszcze więcej dzieci, ale tutaj chodzi nam tylko o tych dwóch synów. Den von der Magd und dem von der Freien. Syna niewolnicy i syna tej wolnej. Das heißt, es wird jetzt zuerst der Stand dieser beiden Frauen beschrieben. A więc najpierw jest opisany stan tych dwóch kobiet. Dann wechselt der Schreiber vom Stand zum Ursprung. I potem pisarz zmienia ze stanu tych kobiet do przyczyny. Und das ist das, was Vers 23 sagt. I to jest to, co nam mówi wiersz 23. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. Ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Der aber von der Freien durch Verheißung. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Das müssen wir verstehen. To musimy rozumieć. Was heißt das, nach dem Fleisch geboren? Co znaczy według ciała? Es war eine rein biologische Zeugung. To było czysto biologiczne zrodzenie. Hagar konnte Kinder bekommen. Hagar mogła mieć dzieci. Abraham konnte Kinder zeugen. Abraham mógł spłodzić dzieci. Beide nahmen sich vor, ein Kind zu bekommen. Oboje postanowili, że chcą mieć dziecko. Es war also eine rein biologische Handlung nach dem Willen von Menschen. To było czysto biologiczne działanie według woli człowieka. Das ist das erste Kennzeichen von dem Sohn der Magd. To jest pierwsza cecha syna niewolnicy. Dann ist die Rede von der Freien, natürlich Sarah, auch wenn sie nicht genannt wird. I potem jest mowa o tej wolnej, o Sarze, nawet jeśli ona tu nie jest wymieniana. Er war durch Verheißung. Na podstawie obietnicy on się urodził. Was ein riesiger Unterschied. Potężna różnica. Nach dem Willen Gottes. Według woli Bożej. Durch das Wunderhandeln Gottes. Poprzez cudowne działanie Boże. Gibt es zwei größere Gegensätze? Czy są dwa większe przeciwstawieństwa? Nach dem Willen des Menschen? Według woli ludzkiej? Nach dem Willen Gottes? Według woli Bożej? Gezeugt durch einen natürlichen Prozess? Zrodzony z naturalnego procesu? Gezeugt durch ein Wunder Gottes? Zrodzony z poprzez cud Boży. Ey, ihr Galater, versteht ihr das nicht? Wy Galacjanie, nie rozumiecie tego? Wie wollt ihr das in Übereinstimmung bringen? Jak wy chcecie te dwie rzeczy pogodzić? Wie könnt ihr sagen, so ein bisschen Gesetz und so ein bisschen Gnade? Jak wy możecie powiedzieć trochę tego i trochę zakonu i trochę łaski? Gibt es zwei größere Gegensätze als die beiden Nachkommen der Magd und der Freien? Czy są dwa większe przeciwieństwa jak syn niewolnicy i syn wolnej? Und dann kommt Vers 24. I potem mamy wiersz 24. Das ist ein interessanter Ausdruck. Jest to ciekawe wyrażenie. Was einen bildlichen Sinn hat. To, co ma, co jest powiedziane obrazowo. Man hat das Gefühl, dass Gott das aufgeschrieben hat wegen des bildlichen Sinnes. I mamy takie odczucie, że Bóg to zapisał z powodu właśnie tej obrazowej mowy. Es ist geschichtlich tatsächlich so passiert. Jeśli chodzi o historię, to dokładnie tak to miało miejsce, jak to czytaliśmy w Mojżeszowej księdze. Es ist geschrieben zu unserer geistlichen Belehrung, Ermahnung und Ermunterung. To jest napisane dla naszego duchowego pouczenia, posilenia i pocieszenia. Es ist geschrieben mit einer prophetischen Bedeutung. To jest napisane w tym prorockim znaczeniu. Und es hat einen ganz bildhaften Sinn. I ma to tak samo obrazowy sens. Also daran siehst du schon, dass die Bibel kein Menschenwerk ist. I po tym też można już zauważyć, że Biblia to nie jest dzieło rąk ludzkich. Welcher Mensch könnte diese verschiedenen Themen so hundertprozentig behandeln ohne Widerspruch? Któż z ludzi byłby w stanie te tematy tak stuprocentowo opisać bez przeciwności jeden z drugim, jednego tematu z drugim? Gott kann das. Er sagt, es sind zwei Bündnisse. Bóg może. On to przedstawia nam w dwóch przymierzach. Eins vom Berg Sinai. Jedno przymierze z góry Synaj.
Vers 24, das zur Knechtschaft gebiert. Które rodzi w niewolę. Also die geborenen stehen unter Knechtschaft. A więc ci, którzy się w nim rodzą, są pod niewolnictwem. Und jetzt wird Gott ganz konkret. A teraz Bóg jest konkretnie. Das ist Hagar. A jest nim Hagar. Hagar ist also ein Bild von dem Berg Sinai. A więc Hagar jest obrazem góry Synaj. Von dem Berg des Gesetzes, von dem Berg der Knechtschaft. Góry z zakonu, góry niewolnictwa. Ihr Galater, versteht ihr das mit dem Gesetz nicht? Galacjanie, nie rozumiecie, o co chodzi z tym zakonem? Natürlich war das Gesetz gut. No, oczywiście, zakon był dobry. Es war doch von Gott gegeben. Przecież Bóg go dał. Aber das Gesetz war kraftlos. Ale zakon był bezsilny. Das ist ein wichtiger Punkt. To jest ważny punkt. Guck mal, die Gnade verhindert, dass du sündigst. Zobacz, łaska zapobiega temu, byś zgrzeszył. Die Gnade hat Kraft, dein Leben zu verändern. Łaska ma siłę, by zmienić twoje życie. Das Gesetz kann nicht verhindern, dass du sündigst. Zakon nie może zapobiec temu, byś ty grzeszył. Es ist kraftlos. Bo jest bezsilny. Es zeigt dir, du hast gesündigt, weil du es übertreten hast. Pokazuje ci, że zgrzeszyłeś, bo popełniłeś przestępstwo. Dein Gesetz kann auch dein Herz nicht verändern. Zakon nie jest w stanie zmienić twojego serca. Dein Gesetz fordert. Bo zakon tylko żąda. Aber es gibt dir keine Kraft, diese Forderung zu erfüllen. Ale nie daje ci siły, by to żądanie wypełnić. Was für ein gewaltiger Unterschied. Cóż za potężna różnica. Es macht dich zu einem Knecht. Es ist der Berg, der zur Knechtschaft gebiert. Zniewala cię. To jest góra, która właśnie rodzi w niewolę. Es macht dich zu einem Sklaven. I czyni z ciebie niewolnika. Und dann wird das der andere Berg beschrieben. I potem jest opisana ta druga góra. Nein, es geht erst noch in Vers 25, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Jeszcze wcześniej nie dopowiedziałem, że jest to góra Synaj w Arabii. Ich könnte auch sagen, mógłbym też powiedzieć, denn Sinai ist der Berg, der außerhalb des verheißenen Landes steht. Synaj jest to góra, która jest poza krajem obiecanym. Das verheißene Land ist das Land, wo Gott seinen Segen geben möchte. Kraj obiecany jest to kraj, w którym Bóg chce dawać swoje błogosławieństwa. Aber das Gesetz gibt dir keinen Segen. Ale zakon nie daje żadnych błogosławieństw. Das Gesetz bringt den Tod. Zakon przynosi tylko śmierć. Es sei denn, du hältst es von vorne bis hinten. Chyba że wykonasz go od początku aż do samego końca. Also Hagar spricht von dem Berg Sinai, der in Arabien ist, außerhalb des verheißenen Landes. A więc Hagar mówi o górze Synaj, która jest w Arabii, czyli poza terenem kraju obiecanego. Und die Folge ist Knechtschaft. I następstwem tego jest niewola. Geknechtet in den Geboten. Zniewoleni w przykazaniach. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Odpowiada teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Er sagt zu den Galatern, guckt mal nach Jerusalem. I mówi do Galacjan, spójrzcie na Jerozolimę. Da seht ihr die ganzen Regeln, die es dort gibt bei den Juden. Widzicie te wszystkie reguły, które Żydzi mają. Sie stehen alle unter Knechtschaft. I wszyscy są zniewoleni. Und sie stehen unter der Knechtschaft der Römer. Są zniewoleni przez Rzymian. Denn deswegen sagt er nicht das irdische Jerusalem, er sagt das jetzige Jerusalem. Dlatego on nie mówi to ziemskie Jerozolim, ale mówi to teraźniejsze Jerozolim. Das heißt, er beschreibt das Jerusalem nach einer Zeitepoche. Opisuje Jerozolim według epoki. Und es war die Zeitepoche, wo Jerusalem unter der Macht der Römer stand. Jest to epoka, w którym Jerozolima była pod panowaniem Rzymian. I davon spricht Hagar, davon spricht das Gesetz, davon spricht die Knechtschaft. I o tym właśnie mówi Hagar, zakon i niewola. Und das ist hier nicht von ungefähr. I to nie jest tutaj tak mniej więcej opisane.
Denn der Vergleich ist dann interessanterweise nicht mit einem Jerusalem, das auch zeitlich beschrieben wird. Bo ciekawe, że to porównanie nie jest opisane z Jeruzalem, które jest również czasowe. So mit einem Jerusalem, das örtlich beschrieben wird. Ale jest porównane z Jeruzalem, które jest, ma swoje miejsce. Nämlich das Jerusalem droben. A więc Jeruzalem, które jest w górze. Verstehen wir, was hier die Botschaft des Apostel Paulus ist? Rozumiemy, jakie jest poselstwo tutaj apostoła Pawła? Guck dir das jetzige Jerusalem an. Zobaczcie to teraźniejsze Jeruzalem. Geknechtet unter all den Regeln der Pharisäer und Sadduzäer. Zniewolone wszystkimi tymi regułami, prawami faryzeuszów i saduceuszów. Geknechtet unter der Herrschaft der Römer. Zniewolone pod panowaniem Rzymian. Und er vergleicht es mit dem Jerusalem droben. I porównuje to z Jerozolem, które jest w górze. In der Herrlichkeit Gottes. We wspaniałości Bożej. Ich sag mal zeitlos. Czyli można powiedzieć ponadczasowe. Aber dessen Ort in dem Himmel ist. Ale którego miejsce jest w niebie. Welches unsere Mutter ist. I ono jest matką naszą. Damit ist schon klar, dass es hier nicht um die Versammlung geht. I to jest też jasne dla nas, że nie chodzi tutaj o zgromadzenie. Denn die Versammlung hat keine Mutter. Bo zgromadzenie nie ma matki. Und sie wird auch nie als Mutter bezeichnet oder mit in Verbindung gebracht. I zgromadzenie nigdy nie jest porównywane, czy nie ma związku, nie jest przedstawiane w związku z matką. Sondern Mutter steht immer in Beziehung zu Kinder. Ale matka, jeśli jest mowa o matce, to zawsze ma to związek z dziećmi. Und die Kinder des Jerusalem droben. I dzieci Jerozolem, tego, które jest w górze, stehen immer in Verbindung mit Abraham. One zawsze są w związku czy w połączeniu z Abrahamem. Denn Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Bo Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Das heißt, Jerusalem, die Mutter, ist die kleinste gemeinsame Gemeinsamkeit, die man hat. A więc Jeruzalem, które jest matką, jest tą najmniejszą częścią wspólną, którą się ma. Was sie auf alle Gläubigen zu jeder Zeitepoche bezieht. To, co się tyczy wszystkich wierzących w każdej epoce. Sie sind Kinder Abrahams. To jest to, że są one dziećmi Abrahama. Denk mal nach, ihr Galater. Pomyślcie o tym, Galacjanie. Damit sind sie Kinder Isaaks. Przez to też są dziećmi Izaaka. Das haben wir eben gesehen. I to też widzieliśmy. Und damit sind sie Kinder der freien Kinder Saras. I przez to są też dziećmi wolnej kobiety Sary. Das ist das, was hier steht. To jest właśnie to, co tu jest zapisane. Und der Heilige Geist hat es beschrieben, ohne den Namen Sara zu benutzen. I Duch Święty opisał to właśnie, nie używając imienia Sara. Es ist etwas Zeitloses. Jest to coś ponadczasowego. Auf der Grundlage des Gesetzes kann kein Mensch zu Gott kommen. Na podstawie zakonu żaden człowiek nie jest w stanie przyjść do Boga. Das Gesetz hat bewiesen, es geht nicht. Zakon to udowodnił, że nie da się. Jesus Christus war der einzige, der das Gesetz vollkommen gehalten hat. Jezus Chrystus był tym jedynym, który doskonale wykonał zakon. Der nicht eine einzige Sünde getan hat. Który ani jednego grzechu nie uczynił. Aber es gibt einen Weg zu Gott zu kommen. Ale jest droga, by dojść do Boga. Auf dem Weg der Gnade. Na drodze łaski. Auf dem Weg der Freiheit. Na drodze wolności. Dann kommt noch eine Stelle aus dem Alten Testament. Ich möchte noch kurz darauf eingehen. Jeszcze krótko na temat tego miejsca, które tu jest zacytowane ze Starego Testamentu. Und zwar ein Zitat aus dem Buch Jesaja. Cytat z Księgi Izajasza. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du unfruchtbare, die du nicht gebierst. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Brich in jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen hast. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als die Kinder derjenigen, die den Mann hat. Bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. So, ich will jetzt aus Zeitgründen nicht mehr in das Buch Jesaja gehen, um diese Stelle uns anzugucken. Z powodu czasu nie chcę iść do Księgi Izajasza i zajmować się tym miejscem.
Sondern ich will das mal wiedergeben mit etwas eigenen Worten noch. Ale chciałbym to przedstawić wam swoimi słowami. Denn es steht geschrieben. Jest bowiem napisane. Sei fröhlich. Raduj się. Die unfruchtbare wie das Israel heute. Niepłodna, tak jak Izrael dzisiaj. Das verworfen ist. Który jest odrzucony. Deshalb gebierst du nicht. Dlatego nie rodzisz. Brich in Jubel aus und ruht rufe laut. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno. Die du deswegen keine Geburtswehen hast. Która nie znasz bólów porodowych. Denn die Kinder der Einsamen. Bo dzieci samotnej. Eben dieses Israel von heute. I też tego Izraela dzisiejszego. Sind zahlreicher als die Kinder derjenigen. Są liczniejsze niż dzieci tych. Als Israel damals. Czyli tego Izraela ówczesnego. Die den Mann hat. Który ma męża. Also, Gott sagt hier, dieses Israel damals. A więc Bóg tutaj mówi, ten Izrael wtedy. Hatte einen Mann. Miał męża. Gott hat sich mit Israel vermählt. Bo Bóg zawarł to przymierze z Izraelem. Und es sind daraus gläubige, zum Teil gläubige Juden hervorgekommen. I z tego byli ci po części wierzący Żydzi. Dawid. Ich könnte jetzt viele weitere Beispiele bringen. I wiele, wiele przykładów moglibyśmy teraz wymienić. Aber das Israel von damals. Ale Izrael ówczesny, czyli z tamtych czasów, hat Gott verworfen. Odrzucił Boga. Es hat Gott beiseite gesetzt. Odstawił Boga na bok. Es hat gesagt, wir wollen nicht diesem Gott dienen. I powiedzieli, nie chcemy służyć temu Bogu. Darauf hat Gott dieses Israel beiseite gesetzt. I dlatego też Bóg odstawił ten Izrael. Und hat ein anderes Volk an dessen Stelle gesetzt. I na ich miejsce powołał inny lud. 5. Mose 32 sagt, um das Volk Israel zu reizen. I 5. Mojżeszowa 32 mówi, by drażnić Izrael. Denn ihr hattet mich auch gereizt. Bo wy też drażniliście mnie. Also sagt Gott, reize ich jetzt euch mit diesem anderen Volk, das an eure Stelle gesetzt wird. I dlatego ja was będę drażnił tym innym ludem, który powołałem na wasze miejsce. Mit denen aus den Nationen, die zum Glauben kommen, weil sie sich bekehren. Ten lud, który pochodzi z narodów, z pogan, ponieważ oni się nawrócili i oni będą na waszym miejscu. Und darum bist du im Augenblick nicht mein Volk. I dlatego nie jesteście teraz moim ludem przez chwilę. Du bist ohne Mann. Jesteś bez męża. Du kannst dich zeugen, du hast keine Nachkommen. Nie masz potomstwa. Aber Israel, in meiner Gnade. Ale w mojej łasce werde ich dir alle Gläubigen der Gnadenzeit. W czasie wszystkich wierzących z czasów łaski zurechnen. Ja ci ich zaliczę jako twoje dzieci. Und das werden mehr sein, i ich będzie więcej als je aus dir damals, als du noch mit mir vermählt warst, hervorgekommen sind. Będzie ich o wiele więcej niż tych wierzących z tamtych czasów, gdy ja byłem twoim mężem. Und warum kann ich sie dir zurechnen? A dlaczego mogę ich tobie zaliczyć? Weil Abraham der Vater aller Gläubigen ist. Ponieważ Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Weil Isaak sein Nachkomme ist. Ponieważ Izak jest jego potomkiem. Und weil die Gläubigen deswegen auch Nachkommen Isaak sind. Dlatego, że wierzący są potomstwem Izaaka. Denn Jesus Christus ist der Nachkomme von Isaak. Bo Jezus Chrystus jest potomkiem Izaaka. Das ist das, was Vers 27 sagt. I to jest właśnie to, co mówi wiersz 27. Aber nicht auf der Grundlage des Gesetzes war das möglich. Ale nie na podstawie zakonu było to możliwe. Sondern dieses Zurechnen nur auf Grundlage der Gnade. Ale to, że zaliczył ich w poczet wierzących, czy dzieci Izraela, było możliwe na podstawie łaski. Ihr Galater, wollt ihr wirklich wieder zurückfallen auf den Boden des Gesetzes? Galacjanie, naprawdę chcecie wrócić na to podłoże zakonu? Wollt ihr euch wirklich verführen lassen durch diese Irrlehrer? Czy chcecie dać się zwieść przez tych błędnych nauczycieli? Ihr aber Brüder, also die Galater. Wy zaś bracia, czyli Galacjanie. Seid wie Isaak. Podobnie jak Izaak.
jesteście Kinder der Verheißung. Dziećmi obietnicy. Natürlich nicht nur die Verheißung, dass Abraham einen Sohn bekommen wird. A więc to znaczy nie tylko tej obietnicy, że Abraham będzie miał syna, sondern eben auch, wie das Kapitel 3 Vers 29 sagt, wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben. A więc jeśli jesteście potomkami Abrahama, to też jesteście jego dziedzicami. Das war doch Isaak, oder? Przecież tym dziedzicem był Izaak. Erinnern wir uns an 1. Mose 21? Pierwsza Mojżeszowa 21 sobie przypomnijmy. Was war die Sorge, die Sarah hatte? Jaki problem miała Sara? Ismael soll nicht mit Isaak erben. Ismael nie będzie dziedziczył razem z Izaakiem. Es gab über die Linie von Ismael kein Erbe in dem Sinne von Abraham. Jeśli chodzi o właśnie o to, to w tej linii Ismaela nie było tego dziedzica Abrahamowego. Und so war also Isaak Sohn Abrahams. A więc Izaak był synem Abrahama. Und er war allein oder er war Erbe Abrahams. I on był tym jedynym dziedzicem Abrahama. Und so sagt er in Vers 29, Vers 28. I tak też właśnie jest to, tak to widzi ten wiersz 28. Brüder, ihr seid wie Isaaks Kinder. Wy zaś, bracia, jesteście jak dzieci Izaaka. Entschuldigung, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Przepraszam, bądźcie jak Izaak, dziećmi obietnicy bądźcie. Brüder, seid wie Isaak, ein Nachkomme Abrahams über Sarah. Bądźcie jak Izaak, potomek Abrahama przez Sarę. Denn damit seid ihr nicht nur ein Kind Abrahams. Bo przez to nie jesteście tylko dzieckiem Abrahama, sondern ihr seid ein Erbe Abrahams. Ale jesteście też jego dziedzicem. Nicht wahr? Über Hagar war Ismael zwar auch ein Kind Abrahams. Bo jeśli chodzi o Hagar, to Ismael też był dzieckiem Abrahama. Aber er war kein Erbe Abrahams. Ale nie był jego dziedzicem. Was ein großer Unterschied. Cóż za wielka różnica. Das ist die Linie Hagar, die Linie Sarah. To jest to ta linia Hagar i linia Sary. Kinder waren sie beide. Dziećmi byli obaj. Erbe war nur einer. Dziedzicem był tylko jeden. Und das war der Weg der Freien. I to była ta droga wolnej. Was für ein großer Unterschied. Cóż za wielka różnica. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, jetzt kommt es, den nach dem Geist geborenen verfolgte, so jetzt. Lecz jak ongiś ten, który według ciała się narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Denken wir noch an 1. Mose 21, was da stand. Pierwsza Mojżeszowa 21, co było tam napisane? To heißt, er lachte. Śmiał się. Gott sieht das anders. Bóg widział to inaczej. Er verfolgte. Prześladował. Guck mal, und sogar diese Sache, dass Ismael damals Isaak belachte oder verspottete oder hier verfolgte. I zobaczcie, nawet ta rzecz, że Ismael wtedy Izaaka wyśmiał, czy naśmiewał, czy szydził z niego, czy jak tutaj prześladował, ist auch ein Bild für euch, ihr Galater. Jest również to obrazem dla was, Galacjan. Denn wenn ihr euch alleine auf die Seite der Gnade schlagt, bo gdy wy sami będziecie postawicie się po stronie łaski, dann werdet ihr von denen, die auf der Seite des Gesetzes stehen, belacht oder verfolgt. To będziecie wyśmiewani, wyszydzani przez tych, którzy i prześladowani, którzy stoją po stronie zakonu. Und sie werden euch euren Glauben madig machen. I oni wam będą waszą wiarę będą wam waszą wiarę obrzydzali. Sie werden euch sagen, euch fehlt etwas, nämlich das Gesetz. Będą wam mówili, brakuje wam czegoś, zakonu. Aber hört nicht auf sie. Ale nie słuchajcie ich. Denn das, was das Gesetz ja scheinbar lehrt, erkläre ich euch hier. Bo to, czego zakon uczy, tu wam wyjaśniam. Ihr seid entweder auf der Seite des Fleischgeborenen, albo jesteście po stronie tej, która z ciała jest, oder auf der Seite des Geistgeborenen, albo po stronie tego, tej, która jest z ducha. Das Natürliche war zuerst. Ismael war zuerst geboren. To, co naturalne, było najpierw. Danach war das Geistliche. Isaak kam später. Czyli Ismael był pierwszy. Dopiero to duchowe narodziło się później, czyli Izaak narodził się później.
Und so gab es zuerst die Zeit des Gesetzes und dann die Zeit der Gnade. I tak też najpierw był czas zakonu, później czas łaski. Und sie werden euch verfolgen. I będą was prześladować. Propheten schon vorausgeschaut in 1. Mose 21. Proroczo jest to już przedstawione właśnie w tej Mojżeszowej 21. Ich finde das so gewaltig in der Bibel. Ja uważam, że to jest tak wspaniałe w Biblii. Ja, dass Gott eine so wahre Bibel, so eine wahre Begebenheit aufschreibt. Że Bóg zapisuje tak ważną, tak ważne zdarzenie. Aber sie genau so aufschreibt. I dokładnie w ten sposób to zapisuje. Dass er sie benutzen kann als eine bildhafte Sprache für uns heute. Że może tego używać jako takiej obrazowej mowy dla nas dzisiaj. Was aber sagt die Schrift? Co mówi Pismo? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Wypędź niewolnicę i syna jej. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Deshalb, Brüder, przeto bracia, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Das ist auch eine ganz wichtige praktische Belehrung für uns. To jest bardzo ważne i praktyczne pouczenie dla nas. Wir können nicht verschiedene Dinge mit der Gnade vermischen. Nie możemy mieszać różnych rzeczy z łaską. Wir können weder das Gesetz mit der Gnade vermengen. Nie możemy łączyć zakonu z łaską. Noch können wir die Welt mit der Gnade vermischen. Ani świata z łaską nie możemy mieszać. Es gibt für unser praktisches Leben nur ein entweder oder. W naszym praktycznym życiu jest tylko albo to, albo to. Entweder stehe ich wirklich in der Gnade Gottes und bin mir dessen bewusst. Albo stoję po stronie łaski i jestem tego świadomy. Und dann stehe ich nicht auf dem Boden des Gesetzes. I wtedy nie stoję na podłożu zakonu. Dann benutze ich es auch nicht für mein christliches Leben. I nie używam tego dla mojego życia chrześcijańskiego. Und dann stehe ich auch nicht gleichzeitig in der Welt. I nie stoję wtedy jednocześnie w świecie. Sondern dann lebe ich abgesondert von dieser Welt. Ale żyję odłączony od tego świata. In dem Bewusstsein, dass ich nur in der Gnade Gottes stehe. W tej świadomości, że jestem tylko i wyłącznie w tej łasce Bożej. Deswegen am Ende dieses herrliche Ergebnis. I dlatego na końcu tego wspaniałego zdarzenia. Deshalb, Brüder. Dlatego, bracia. Wir sind eben nicht Kinder der Magd. Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, sondern Kinder der Freien. Lecz dziećmi wolnej. Ist das nicht herrlich, wie Gott hier diese Begebenheit aus 1. Mose 21 benutzt? Czyż to nie jest wspaniałe, w jaki sposób Bóg używa tego zdarzenia z 1. Mojżeszowej 21, um den Galatern so seine Grundsätze zu zeigen. By Galacjanom pokazać swoje zasady. Es hat mal einer geschrieben, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen Testaments. Ktoś napisał kiedyś, że Stary Testament jest księgą jak gdyby obrazową Nowego Testamentu. Und das sehen wir hier an einem solchen Abschnitt. I to możemy tutaj właśnie widzieć na przykładzie tego urywka. Es hat alles auch einen bildlichen Sinn. Że to wszystko ma właśnie taki obrazowy sens. Das können wir lernen, wenn wir uns nur die Namen Sara und Hagar im Neuen Testament angucken. I tego możemy się nauczyć, gdy tylko sobie obejrzymy czy prześledzimy imiona Hagar i Sara w Nowym Testamencie. Glaube ist nicht schwer zu verstehen. Myślę, że nie trudno zrozumieć, aber schwer auszuleben. Ale ciężko żyć według tego. Und das ist die christliche Kunst. I to jest właśnie ta sztuka chrześcijańska. Dass wir unsere Praxis, abyśmy naszą praktykę, unsere Erkenntnis anpassen, dopasowali do naszego poznania. Das können wir nur mit der Kraft Gottes. I to możemy tylko dzięki sile, którą Bóg nam daje. Aber das ist das, was Gott eigentlich erreichen möchte. Ale to jest w zasadzie to, co Bóg chce z nami uzyskać.